Hej, jestem w fajnym sklepie. Właśnie zrobiłem sobie małą wycieczkę, która jest oczywiście zabroniona, ale musiałem pojechać oddać dokumenty. A po drodze znalazłem bardzo fajny sklepik. Jest on za Peterborough i uważam, że warto tu kiedyś przyjechać. Pokażę Wam. To są wskazówki, ale wskazówki to jeszcze Wam pokażę później. Najważniejsze jest to, co można dostać w tym sklepie. Lokalnie robione rzeczy. Bardzo fajny, mały taki niewielki sklep. Ale pokażę Wam szczegóły. Na przykład koszyki takie świąteczne. Jak ktoś jest lokalny, to tutaj nawet można coś zjeść. Bardzo fajnie to wygląda. Jest co prawda zamknięte w tej chwili, ale mają bardzo ciekawe menu, zupy, jakieś kiełbaski i takie inne rzeczy, ale ważne, pokażę Wam troszeczkę rzeczy lokalnych, co oni tutaj mają świeżutkie. O, jak ładnie. Local garlic, to niesamowite. Wszystko wygląda na świeże. Selery, jabłuszka, zobaczcie jakie bromleje. Cebulka. Lokalne wyroby. Słodycze. Zajrzyjmy, co tu jest. No, wygląda ładnie. Świnki lokalne. Bardzo ładnie wyglądające ciasta. Nie wiem, co to jest, ale wygląda smakowicie. Różnego rodzaju canoncini. Canoncini, argostine, tak samo cannoli. Wiecie, co to jest cannoli. Chyba warto się tutaj wybrać, bo mają bardzo fajny wybór rzeczy, których w supermarketach w Peterborough raczej nie widać. Ja widziałem tylko gnioki, tylko jedno smakowe, a tutaj na przykład są gnioki takie, gnioki takie i gnioki takie. Oczywiście lokalne jajeczka. Dobry wybór fajnych serów. Lokalne paje oczywiście. Ja zakupiłem taki, zobaczymy dzisiaj, spróbuję, czy to jest coś dobrego. Ciasteczka, prezenciki różnego rodzaju, sosy, kawa, w małych opakowaniach kawa, czekolada.
to takie nieciekawsze, ale to mi się podoba też, bardzo fajne, zamrożone, co prawda, ale można sobie wybrać na śniadanko, rzucić i upiec świeże, cieplutkie krosanty na śniadanko. Ogromny wybór różnego rodzaju musli. Małe opakowania. Ładne. I czekolada i różnego rodzaju jeszcze dodatki. Co to jest? Nie wiem. No, bułeczki. Lokalne krówki. Ale wiecie, co wam powiem? Tutaj też są alkohole. I to absolutnie nie do otrzymania, nie do dostania w Peterborough. Bardzo dziwne różnego rodzaju. To chyba jest, czekaj, co to jest? Wódka 45% gin. Dla pilotów śmigłowców. Tu jakaś łódka przedziwna. Dżiny o milionach smaków. Cydry o milionach smaków. Przekąski. Dżemy. Słodycze, ciasta, już na święta. A to wam pokażę coś, bo zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. To jest takie stoisko z tradycyjnym ciastem. Tradycyjnym ciastem pudding. Taki to pudding właśnie można kupić w małych i większych opakowaniach. Jego się wsadza do piekarnika. Piecze. I to jest taki tradycyjny robione w Devonie dla odróżnienia. No nic. Co jeszcze jest? Miotki. Lokalne z Nottingham. Z Devonu dżemy z Norfolku. Chutneye. Wow. A tutaj jakieś stoisko z karteczkami świątecznymi, serwetkami, zegarami z liskami. Ręcznie robione. Oczywiście można kupić też sobie ładny kubek. A nie tylko kubek. Tak to wygląda. To jest bardzo ciekawe. Właśnie w ten sposób sprzedawane. Ciasto ręcznie robione w Devonie. O różnych smakach. Czekoladowe, whisky. O. Tak to wygląda. Sklep spożywczy. Na wsi. Kończę tymi zestawami śliczniówkimi. Można oczywiście zamówić osobisty koszyk. Pokażę wam jeszcze w ostatnich 10 sekundach, jak to wygląda na zewnątrz. W ogóle nie wygląda. Bye bye.